Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj w Centrum Techniki Kulinarnej organizujemy drugie już warsztaty kulinarne LCHF razem z Aleksandrą Odziemkowską, autorką bloga Ola la LCHF. Mamy dzisiaj całą salę pełną uczestników. Głównie zajmujemy się dzisiaj potrawami i tematem keto-adaptacji, bo teraz okres jesienno-zimowy to najlepszy właśnie czas na to, żeby sobie tą dietę ketogeniczną wprowadzić, jeżeli tego nie zrobiliśmy. A nawet jeżeli już kiedyś mieliśmy z nią doświadczenia, to fajnie ten temat odświeżyć, ponieważ mniej już jest świeżych owoców, świeżych warzyw i zdecydowanie nasz organizm bardziej łatwiej potrafi się przełączyć na to żywienie wysokotłuszczowe. Przygotowaliśmy dzisiaj m.in. chlebek z patelni, czyli coś dla osób, które nie mają w domu piekarnika, tostera, fajna wersja pieczywa z patelni. Do tego mamy pastę z makreli, ponieważ przypominam zawsze wszystkim podopiecznym, osobom, które obserwują mojego bloga, o tym, że dieta ketogeniczna to nie jest tylko mięso, jajka, boczek itd. To też ryby i składajcie na ryby, więc mamy pastę z makreli. Do tego była surówka z kiszonej kapusty, z racji tego, że właśnie teraz jest najlepszy okres na wejście w ketozę, czyli jesień, zima, takie okresy postu, a wtedy w naturze nie mamy tyle warzyw czy owoców, więc sięgamy po kiszonki, więc mamy surówkę z kiszonej kapusty. W tej chwili uczestnicy właśnie konsumują pizzę serową, czyli pizza z dodatku jakiejkolwiek mąki, nawet mąki kokosowej. No, cieszy się ogromną popularnością na moim blogu, jak wskazują statystyki, ale i w grupach różnego rodzaju ketogenicznych, więc pizza serowa. A za chwilę, jak skończymy jeść, będziemy robili jeszcze muffinki kokosowe z malinami i borówkami, czyli owoce niskowęglowodanowe, owoce jagodowe. A w międzyczasie rozmawiamy. Rozmawiamy o zdrowym żywieniu, rozmawiamy o tym, w jaki sposób keto-adaptacja może nam pomóc odzyskać zdrowie, w jaki sposób z głową schudnąć, żeby potem nie było ani efektu jojo, ani jakichś poważniejszych problemów zdrowotnych i spędzamy miło czas, pijąc pyszną kuloodporną kawę z energią do kawy od naszego partnera eSuperfood oraz jemy naprawdę wysokiej jakości produkty, bo właśnie eSuperfood i lokalny rolnik to są nasi partnerzy, którzy mają naprawdę najwyższej jakości jedzenie i właśnie z tych produktów nasi uczestnicy dzisiaj gotują. Takie warsztaty, takie spotkanie to właśnie dobra okazja, żeby zmienić się wiedzą taką teoretyczną, ale i praktyczną. Jest mnóstwo pytań, na które bardzo chętnie odpowiadam. Fajnie, że spotkają się takie osoby w jednym miejscu, wymieniają swoimi doświadczeniami, zarażają tym optymizmem, że przyjeżdżają tutaj, przylatują nawet z innych krajów. To jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo fajna okazja do spotkania tych ludzi na żywo, którzy na co dzień mnie obserwują. Kolejne warsztaty kulinarne już przed Bożym Narodzeniem. Będą to warsztaty świąteczne, gdzie przygotujemy właśnie niskowęglowodanowe potrawy w takiej odświętnej postaci. Także już teraz serdecznie Was na nie razem z Olą zapraszamy. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia. Cześć!